dobrem raju, aż się wspiąłem, żeby ujrzeć wreszcie rajski świat. Rzekłem, gadać chcę z aniołem, do siwego stróża spoza krat. Spytał nieba stróż o powód mej wędrówki do niebieskich bram. Rzekłem, chcę mieć jakiś dowód, że gdy minie czas, nie będę sam. Nie jest łatwo pojąć nawet to, to, że co rano słońce świeci, że świat będzie, jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci. Zapytałem o sens w życiu mym i o prawdę zapytałem. Rzekł, mój synu, problem leży w tym, żeś pobłądził życiem całym. Śmiał się nieba stróż i wyznał, że szkoda czasu na gadanie. Bo choć nawet czegoś dowiem się, to i tak się nic nie stanie. Nie, 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 nie jest łatwo pojąć nawet to, to, że co rano słońce świeci, że świat będzie, jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci. Nie jest łatwo pojąć nawet to, to, że co rano słońce. Światem, gdy odejdziemy w zapomnienie, i co zrobić ze swym życiem, by ciut na lepszy świat odmienić. Nim meteor obok nóg nam spadł, strażnik zabrał mnie do raju. Rany, księże prymicjancie, nie żądaj od nas wielkich słów, bo my tutejsi ministranci nie mamy poetyckich głów. Zresztą ty dobrze to rozumiesz, wszak ty podobny byłeś nam, że w młodzieńczym naszym tłumie nikt z nas nie sięga złotych bram. Lecz mamy serca tu gorące, jak płomień ołtarzowy świec, jasne kwiaty nam na łące, wśród pszennych kłosów polnych niec. Tacy jesteśmy już my, mali, to też życzymy tylko ci, abyście wszyscy pokochali w kapłańskim życiu tak jak my. A bycie w życiu w każdej chwili, czy będzie dobrze, czy też źle, kwieciem uśmiechów wciąż darzyli, byś tak jak my uśmiechał się. Miłość, uśmiech niech cię wiodą w aleje twoich przyszłych dróg, a twą kapłańską duszę młodą ozdabiać będzie włoski Bóg. Nie jest łatwo pojąć nawet to, to, że co rano słońce świeci, że świat będzie, jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci. Thank you.
tutaj teraz przed Tobą jako kapłan, jako Twoja własność. Dziękuję Ci za księdza proboszcza, za moich rodziców, za wszystkie osoby, które przyczyniły się do tego, że jestem teraz kapłanem. Z całego serca za nich wszystkich Ci dziękuję i polecam Ci ich w tym nabożeństwie do Twojego miłosierdzia, także wszystkich moich parafian. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wzmocniony błogosławieństwem swoich rodziców. Rodzice pierwszy raz nakreślili znak Krzyża Świętego tuż przed Chrztem Świętym. Ksiądz mówi w czasie obrzędów, aby zrobili rodzice znak Krzyża,
znak błogosławieństwa, potem uroczyście w czasie pierwszej komunii świętej, później już mniej uroczyście. Zachęcam się, aby często rodzice błogosławili swoich dzieci. No i teraz, czy to najważniejsze, ale w każdym razie bardzo uroczyste błogosławieństwo przy udziale pewnej części wspólnoty parafialnej, niektórzy jeszcze tam dochodzą. Błogosławieństwo Twojego Ojca niech Ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego i całej drodze kapłańskiego życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Błogosławieństwo Twojej Matki. Niech idzie z Tobą, Maryja, Królowa Kapłanów. Niech Cię otoczy swoją opieką. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dłonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Do Niego święci anieli, z którymi szczęście On w niebie dzieli. Przyjdź Jeruzalem, chwałą odziana, kochajmy Pana. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Was witam. Atmosfera niezwykle radosna. Widzimy też, i słoneczko się do nas uśmiecha. I w tą radosną atmosferą wchodzimy do świątyni ze śpiewem pieśni pod kierunkiem już Pana organisty, aby uczestniczyć we mszy świętej prymicyjnej. 19 lat czekaliśmy na taką chwilę.
może i nas posłuchacie, bo przed kościołem ludzi wiele, którzy się tu pchają śmiele. W ten radosny dzień prymicji księdza Dominika tętni miłością każde serce parafianina. Przez modlitwy, pracę, a także życzenia chcemy wyrazić wdzięczność za wszystko, co czyni dla nas i całego Kościoła, codziennie na nowo. Potrzebuję Ciebie, Bóg. Potrzebuję Twoich ust, by przekazywać swoje słowa. Potrzebuję Ciebie, Bóg. Potrzebuję Twoich oczu, by oświecać piękno rozsiane po całym świecie i w każdej ludzkiej duszy. Potrzebuję Ciebie, Bóg. Potrzebuję Twoich rąk, by wszystkich wokół obdarzać dobrem. Potrzebuję Ciebie, Bóg. Potrzebuję Twoich nóg, by nieść pokój tam, gdzie bunt, rozterka i zło. Potrzebuję Ciebie, Bóg. Potrzebuję Twego umysłu, by głosić prawdę, że jedynym celem człowieka jest On. Potrzebuję Ciebie, Bóg. Potrzebuję Twego wielkiego serca, by miłością Bożą rozpalać serca zimne i obojętne. Potrzebuję Ciebie, Bóg. Potrzebuję Ciebie, by przedłużać swe cierpienie dla dobra Kościoła i całego świata. I dlatego Ty przyjąłeś Jego wezwanie i służysz, wierniąc Go całym swoim życiem. Księże prymicjancie, Dominiku, kolego nasz. Razem chodziliśmy do szkoły, przygotowywaliśmy się do pierwszej spowiedzi, pierwszej komunii świętej i bierzmowania. Razem z moim mężem służyłeś do mszy świętej jako ministrant. Lata upływały, dorośleliśmy i wsłuchiwaliśmy się w głos Boży, jakie wybrać powołanie. Ja z mężem obraliśmy drogę powołania małżeńskiego. Ty po długim, można powiedzieć nawet bardzo długim namyśle, wybrałeś powołanie do kapłaństwa. 6 lat seminarium minęło szybko. Dziś cieszymy się, że razem napełnieni Duchem Świętym będziemy wielbić Pana Boga.
Ty, jako kapłan po jednej stronie ołtarza, sprawując pierwszy raz w naszej parafii ofiarę mszy świętej, my, wierni świeccy, po drugiej stronie, uczestnicząc w Eucharystii, pełni radości, a zwłaszcza wdzięczności Panu Bogu za dar Twojego kapłaństwa. Niech Ci Chrystus, który Cię powołał, błogosławi, strzeże, a Maryja, Matka Kapłanów, ma w swojej opiece. Kapłanie, polecamy Tobie diakona Dominika, naszego parafianina przygotowującego się do kapłaństwa. To pierwsze słowa modlitwy, którą po każdej mszy świętej tydzień temu odmówiliśmy po raz ostatni. Ania, witając swojego kolegę, dzisiejszego prymicjanta, mówiła, że 6 lat w seminarium minęło szybko. Ale te 6 lat były wypełnione z naszej strony modlitwą. Ta modlitwa, którą zacytowałem na początku, pierwsze jej słowa, to jest inicjatywa służby liturgicznej. Od początku chcieliśmy właśnie wspierać naszego parafianina modlitwą, aby wytrwał na drodze, którą wybrał, drodze do kapłaństwa. I modliliśmy się przez szereg lat za kleryka Dominika i przyzwyczailiśmy się w tej modlitwie używać tego określenia za kleryka Dominika. Od roku modlimy się za diakona Dominika. Niektórzy się mylili, widzieli na tekście na ścianie diakon, mówili kleryk o przyzwyczajenia. I przyzwyczailiśmy się znowu do diakona Dominika tak bardzo, że dzisiaj już kilka razy pomyliłem się, mówiąc zamiast prymicjan to diakon. Dobrze, że klerycy mi zwrócili uwagę, że to już jest prymicjant. I Bogu niech będą dzięki. Dziękujemy Panu Bogu, że nas wysłuchał, że wysłuchał naszych modlitw. Czy tylko tych? O wielu innych modlitwach tylko Pan Bóg wie. Dzisiaj wielka radość dla całej wspólnoty, bo są prymicje. 19 lat czekaliśmy, aby doczekać tak szczęśliwej chwili. Jest ksiądz prymicjan wśród nas, za chwilę rozpocznie mszę świętą.
tę modlitwę, którą przez 6 lat odmawialiśmy, już nie będziemy odmawiać. Kiedy zaczniemy? Gdy znowu ktoś z naszej parafii usłyszy głos powołania. Ale żeby usłyszał, znowu potrzebna jest modlitwa. Księże prymicjancie, do Ciebie teraz należy wielkie zadanie. Módl się, abyśmy jak najszybciej tę modlitwę mogli odmawiać, aby ktoś z naszej wspólnoty wstąpił do seminarium. Ponieważ sam ją ukształtował, wie jak pokierować ludzkim potencjałem, aby człowiek najpełniej się rozwinął i w ten sposób służył Panu Bogu oraz wspólnocie Kościoła. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli i nie tajna Ci jest moja istota. Utkałeś mnie w łonie mej matki,
Sławię Cię, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Godne podziwu są Twoje dzieła, mówi jeden z psalmów. Duch Święty obdarowuje również poszczególnych ludzi sakramentalnym darem święceń kapłańskich. Ja otrzymałem taki dar wczorajszego dnia, dlatego pragnę ofiarować tę moją pierwszą mszę świętą w intencji dziękczynnej Panu Bogu za dar kapłaństwa i za to wszystko, co do tej pory w moim życiu uczynił, za to wszystko, co mi dał. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Pan nie zmiłuj się nad nami. Dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzieliły i nad każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakże więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elemici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozeliki, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała
mocą mieszkającego w was swego ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Oto Słowo Boże. Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, przyjdź Dawco łask drogich, przyjdź światło mości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie
nami. I z duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Księże Dominiku, drodzy kapłani, drogie siostry zakonne, drodzy kochani rodzice, rodzeństwo księdza Dominika, wszyscy zgromadzeni na wspólnej naszej modlitwie mszy świętej prymicyjnej. Kościół jest naszą matką i to Kościół rodzi nas do życia wiecznego, zarówno duchownych, jak i świeckich, ale w tym rodzeniu do życia wiecznego Bóg ustanowił w służbie kapłanów. I ty, księże Dominiku, dzisiaj wchodzisz w tę rolę bycia na służbie Kościoła i na służbę rodzenia ludzi do życia wiecznego. Jak to robić dzisiaj, kiedy dzisiejszy świat stawia tak wielkie wyzwania, kiedy dzisiejszy świat jest pełen burz? Jak temu sprostać? Przeciwności i wyzwania pojawiały się już u zarania Kościoła w czasach apostolskich. Oto apostołowie po już zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa zgromadzili się, żeby rozstrzygnąć jeden ważny problem, bowiem przyjmując pogan i chrzcząc, przyjmując ich do Kościoła, stanęli przed wyrzutem ze strony innych, że powinni ci, którzy z pogaństwa wchodzą do Kościoła, zachowywać prawo mojżeszowe, stosować się do Tory. Tora to jest rodzaj takiego katechizmu do Biblii w Starym Testamencie. I wówczas mamy pierwszy Sobór Jerozolimski, w którym to Soborze Jerozolimskim zgromadzeni apostołowie ustalili, wydali dekret, że właśnie wierni pochodzący z pogaństwa nie muszą zachowywać prawa mojżeszowego i stosować się do religii judaistycznej. W przeciwnym wypadku byłaby to chrześcijaństwo, byłoby jedynie odrębną wspólnotą w ramach religii judaistycznej, religii mojżeszowej. I oto przez ten dekret
otworzyła się droga misyjna dla Kościoła. W tą drogę misyjną wpisujesz się dzisiaj, księże Dominiku, ty. No bo właśnie misyjność i praca jest wpisana w służbę kapłańską. Stajesz przed wielkim wyzwaniem dzisiaj w pierwszym rzędzie, żeby żyć Ewangelią. Przeżywamy dzisiaj uroczystość zesłania Ducha Świętego, uroczystość, w którą dobrze się wpisują Twoje prymicje. Jeżeli będziesz modlił się do Ducha Świętego, jeżeli będziesz prosił Ducha Świętego i Jego uwielbiał, On da Ci siły, żeby iść wśród burz i przeciwności kapłańskiego życia. Jeżeli będziesz się do Niego zwracał, On da Ci dar pokoju, On da Ci dar ufności, On da Ci dar męstwa, kiedy będziesz przeżywał różnego rodzaju lęki wpisane w służbę kapłańską. On da Ci siły do tego, żeby wiernie zachować Jego naukę. A jakim wyzwaniom będziesz chciał sprostać, jakim wyzwaniom powinieneś sprostać jako ten młodziutki na razie kapłan wchodząc w kapłaństwo? Otóż każda epoka ma swoje wyzwania, swoje problemy i swoje trudności. Księża żyjący i służący w wcześniejszym okresie, w moim czasie, w czasie księdza proboszcza, kiedy wchodziliśmy w kapłaństwo, borykali się z komunizmem, który chciał wyrwać duszę z serc ludzkich. I dobrze, że ta epoka się zakończyła. Ale dzisiaj kapłan musi mieć naprawdę rozległą wiedzę, musi mieć rozumienie czasu obecnego, bo musi się mierzyć z bardziej skomplikowanym wrogiem, jakim jest neomarksizm. Jakim jest neomarksizm? To z tego korzenia dzisiaj wynika wrogość wobec Boga, wobec człowieka pojętego integralnie, wobec zbawienia człowieka i mówienia, że człowiek przed sobą ma perspektywę życia wiecznego. To ta hydra lerneńska dzisiaj kusi, zwodzi i topi w bagnach Lerenu głupców, którzy dają się zwieść. Bo neomarksizm dzisiaj lansuje wizję człowieka jako organizmu. Jesteś tylko ciałem. Zamyka człowieka w świecie materii. Jesteś nowoczesny, gdy żyjesz tylko jak zwierzę. Jesz, pijesz, używasz. Oddajesz się instynktom. To w tym kontekście pojawia się dzisiaj w nauce promocja tak zwanego ekstensjonalizmu. Wiesz, księże Dominiku, o czym mówię, gdzie podmiotowość rozciąga się z ludzi na zwierzęta, ze zwierząt na rośliny. I to w tym kontekście, ukochani bracia i siostry, właśnie dzisiaj prawa ma zwierzę, ale tych praw nie ma człowiek. To w tym kontekście dzisiaj bardziej ceni się środowisko, aniżeli człowieka. Ta hydra neoliberalizmu, neomarksizmu ma dzisiaj wiele głów.
To nie tak jak komunizm, który miał jedną głowę. Ma wiele odcieni. Dobrze, księże Dominiku, że to studiowałeś dogłębnie, bo mam nadzieję, że to rozumiesz i rozumiesz głęboko, o czym tutaj mówię. To jest ten jeden korzeń, z którego wynika właśnie dzisiaj zło zamknięcia człowieka w świecie tylko materii. Żyjesz tu i teraz, nie ma żadnego innego życia. Jesteś tylko materią, która się wyniszcza i która trafia do grobu, stając się tylko nawozem, niczym więcej. Klasyczny marksizm nie spełnił oczekiwań mocodawców. Dlatego trzeba tej hydrze lerneńskiej było doprawić wiele głów, innych głów. Zdezorientować całkowicie społeczeństwo. Rozproszyć myśli w różnych kierunkach. Neomarksistowskie myśli. W kierunku liberalizmu, w kierunku materializmu, w kierunku ekologizmu, w kierunku animalizmu. I dzisiaj już nikt nie wie, w jakim kierunku iść. Ale jest dwie główne głowy tej hydry lerneńskiej, neomarksistowskiej. Jedna to materializm. Żyjesz tylko tu i teraz, masz tylko ciało i nic więcej. A druga to komunizm zastąpiony indywidualizmem. Rób ta, co chce ta. To ty tworzysz dla siebie naturę, rodzisz się bez natury. Znasz doskonale, bo tym się zajmowałeś w swojej pracy dyplomowej. Nie masz natury, ty tworzysz prawo moralne. Nic nie zastajemy w tym świecie. I dzisiaj ten globalny, neomarksistowski mocodawca, tym globalnym marksistowskim mocodawcom ulegają rządy, świadomie bądź nieświadomie, prawicowe i lewicowe. Często wiedzione zyskiem ekonomicznym dla kraju, bądź innymi warunkami. Ci globalistyczni, neomarksistowscy inżynierowie tworzą nowe społeczeństwo, tworzą nowy ład. Nawet i w frazeologii słyszymy nowy ład, nowe społeczeństwo, nowy porządek. Ale jest to porządek i nowy ład, który odrzuca Boga, odrzuca Kościół, odrzuca perspektywę życia wiecznego i zamyka człowieka tylko w tym świecie, w świecie materii. I to jest to nowe, otwarte społeczeństwo, jak go określił Karl Popper. Oto w takiej niszy kulturowej dzisiaj przyjdzie ci działać, księże Dominiku. W takiej niszy kulturowej, bo w niej wszyscy jesteśmy. I przez głoszenie Ewangelii będziesz zmieniał myślenie tych ludzi. I pokazywał, nie jesteś tylko nawozem, homo humus, ale jesteś istotą stworzoną przez Boga do życia w wieczności, we wspólnocie z Nim. Będziesz uczył, że wolność jest człowiekowi dana i zadana i ona ma być wykorzystana jako środek w dążeniu do pełni człowieczeństwa. Sprawując sakramenty, będziesz uzbrajał ludzi w łaski potrzebne do tego, żeby godnie żyć. Będziesz sacerdos, jak określa język łaciński kapłana, to znaczy dającym ludziom świętość. A nauczając
i szafując sakramenty święte, będziesz pontifex, jak określa język grecki kapłana, to znaczy budowniczym mostów. Tak, ty jesteś inżynierem, kończąc wcześniej politechnikę, ale tu chodzi o inne budowanie mostu. Budowanie mostu pomiędzy Kościołem a Bogiem, pomiędzy twoim osobistym życiem a Bogiem, przerzucać mosty. To będzie twoje zadanie pomiędzy społecznością a Bogiem. I Pan Jezus to zadanie związał z kapłaństwem. I w nim ty sam przez posługę kapłańską masz dojrzewać do pełni człowieczeństwa, czyli do świętości. Kiedy będziesz to robił dobrze? Kiedy będziesz kochał Jezusa? Ja pamiętam starego księdza, ksiądz proboszcz pewnie dobrze zna, księdza Karabina już ze 20, nie, nie z 10 lat pewnie nie żyje, ale ten staruszek, kiedy rozmawiał ze mną, wiesz co mi mówi? Jedno jest w życiu najważniejsze, w życiu kapłańskim, żeby kochać Pana Jezusa. Ja pamiętam, jako młody ksiądz, jak on, mówiąc mi to, tak od stary i dojrzały, taką prostą regułę, masz kochać Pana Jezusa. I dzisiaj ja to rozumiem. Będziesz dobrze sprawował swoje kapłaństwo, kiedy będziesz kochał Pana Jezusa. W myśl słów świętego Pawła Apostoła, który mówi, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Jakże wymowna scena jest w Ewangelii Janowej, kiedy po swoim zmartwychwstaniu Jezus spotyka się z apostołami. Zjadł z nimi posiłek i zwraca się do świętego Piotra. Piotrze, czy ty mnie miłujesz? I święty Piotr odpowiada mu, tak, Panie, ja cię kocham, już nie wchodząc w analizy egzegetyczne, greckie, i stawia drugi raz pytanie, czy ty mnie kochasz? Tak, kocham cię. I stawia po raz trzeci to samo pytanie i wtedy dopiero zleca mu misję kapłańską. Paś baranki moje. Wtedy będziesz dobrze sprawował funkcję czynności kapłańskie, kiedy będziesz osobiście kochał Jezusa. I to jest warunek dobrze przeżywanego kapłaństwa, kiedy będziesz walczył o jedność z Jezusem. Bez miłości Jezusa kapłaństwo po prostu w tobie będzie umierać. Bez miłości Jezusa będzie umierać po prostu duszpasterstwo. To miłość Jezusa da ci siły, żebyś umiał sobie poradzić z trudnościami, z którymi będziesz się spotykał, a będziesz się z nimi spotykał, z niechęcią, coraz większą wrogością, bo ona jest dzisiaj. Pan Jezus też mówi i zapewnia, że wrogość wobec kapłana, wobec funkcji apostolskiej jest wpisana właśnie w kapłaństwo i trzeba będzie umieć sobie z tym radzić. Was prześladowali, mnie prześladują i was prześladować będą, mówi Jezus Chrystus. Stąd miłość do Jezusa da ci siłę, żeby poradzić sobie z taką wrogością, żeby poradzić sobie z naciskami ludzi, żebyś nie był księdzem w społeczności, żebyś nie nauczał to, czego chce Jezus. Jakże wymowne w tym względzie jest scena ze świętym Piotrem i apostołami, gdzie rządzący przychodzą i upominają Piotra i apostołów. Mówiliśmy wam, żebyście nie nauczali w to imię. Zakazywaliśmy, a wy to robicie dalej. A wtedy święty Piotr odpowiedział,
tak, jak odpowiedzieć winien każdy kapłan. Trzeba bardziej słuchać Boga, aniżeli ludzi. I my nie możemy nie głosić tego, co widzieliśmy i usłyszeliśmy od samego Jezusa. To jest rola Twoja, księże Dominiku. Kochając Jezusa, nie ulegniesz logice łatwego sukcesu, logice zasługiwania u ludzi, zdobywania poklasku u ludzi za cenę zdrady Ewangelii. Kochając Jezusa, będziesz musiał sobie radzić właśnie z ziarnem pychy, która jest w każdym z nas, żeby robić coś, żeby się ludziom podobać, władzy duchownej. Wtedy będziesz żył dobrze kapłaństwem, jeżeli jedyną troską będzie to, żebyś się Bogu podobał. Kochaj Jezusa. Idź w kapłaństwo w mocy Ducha Świętego. Idź i jako inżynier buduj mosty łączące między ludźmi a Bogiem. Amen. Przedstawmy nasze wspólne prośby. Aby cały Kościół powszechny był wierny zasadom Ewangelii i stał niezłomnie na straży wartości chrześcijańskich,
Ciebie prosimy. Aby nasz ksiądz prymicjant Dominik z zapałem oddał się pracy duszpasterskiej i gorliwie wstawiał się za powierzonym mu ludem. Ciebie prosimy. Aby rodzice i rodzina księdza prymicjanta oraz cała nasza wspólnota przez modlitwę w dalszym ciągu wspierały powołanie nowo wyświęconego prezbitera. Ciebie prosimy. Aby młodzi ludzie z entuzjazmem odpowiadali na Boży głos i z odwagą podejmowali powołanie do służby w Kościele. Ciebie prosimy. Aby zmarli z naszych rodzin, zwłaszcza zmarli z rodziny księdza prymicjanta, cieszyli się z chwały zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Abyśmy tu zgromadzeni podejmowali modlitwę i ofiary w intencji kolejnych powołań kapłańskich i zakonnych spośród naszej wspólnoty. Ciebie prosimy. Najlepszy Ojcze, Duchu Święty, którym napełniasz nasze serca i umysły, prowadź nas po drogach powołania. Ufamy, że wysłuchasz naszych pokornych próśb. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem twoim.
serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, jednocząc ich z Twoim jednorodzonym Synem. Duch Święty w początkach Kościoła dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, my są niebiosa i ziemia dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składam je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Janem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie te ofiary uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty stąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. I ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła Andrzeja, Jakuba Jana Tomasza, Jakuba Filipa Bartłomieja, Mateusza Szymona i Tadeusza, Linusa Kleta Klemensa Sykstusa, Korneliusza Cypriana Wawrzyńca Chryzogona, Jana i Pawła Kosmy i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże,
błogosławieństwa, mocą Twojego Ducha uczynił doskonałą i mimo sobie, aby stała się dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga swojego Ojca Wszechmogącego, i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebowstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył Najwyższy Twój kapłan Melchizedek, jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem Szczepanem, Maciejem Barnabą, Ignacym Aleksandrem, Marcelinem Piotrem, Felicytą Perpetuą, Agatą Łucją, Agnieszką Cecylią Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie to dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nami udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić:
Czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który płaci w czerwie świata, zmiłuj się grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Oh,
udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Drodzy parafianie, droga rodzino, księża, siostry zakonne, na koniec mojej pierwszej Eucharystii chciałem skierować do Was kilka słów. Przede wszystkim ta msza święta rzeczywiście była dla mnie wyjątkowa też, kiedy ją odprawiałem, naprawdę i stres, i wszystko, i jakieś też niedociągnięcia. Człowiek na to może Wy na to nie zwróciliście uwagi, ale ja to przeżywałem. Rzeczywiście każde potknięcie, każdą drobnostkę przeżywałem jako coś wielkiego, jako taki też błąd, czy coś w tym stylu. Rzeczywiście ta msza święta naprawdę była dla mnie ogromnym przeżyciem, za co dziękuję Panu Bogu. Za to, jak ona była piękna, za to, że ja przynajmniej dostrzegłem w niej pewne niedoskonałości, ale za te niedoskonałości dziękuję dzisiaj Panu Bogu, bo On mi też przez to pokazuje, że człowiek jest słaby, jest kruchy i że musi być też pokorny. Ale to jest też piękno człowieka, ta jego słabość, która wychodzi, kiedy ma coś zrobić. Jeszcze jedno słowo odnośnie święceń kapłańskich wczorajszych. To też było dla mnie naprawdę ogromne wydarzenie. Kiedy przyjmowałem ten sakrament, miałem pełnię pokoju i radość w sercu. Na pewno, ale kiedy stawałem razem z księdzem biskupem i z moimi braćmi do pierwszej koncelebry, czułem taką wewnętrznie, taką odpowiedzialność, że jestem tym kapłanem, że ja już nie jestem jakimś tam wolnym człowiekiem, już nie jestem jakiś niczyi, tylko że ja należę do Jezusa, że na mnie spoczywa ta ogromna odpowiedzialność, że ja mam się troszczyć o innych ludzi, że ja mam ich kochać, że ja o nich mam dbać. Miałem takie poczucie, z jednej strony ciężar, a z drugiej strony taki ciężar jakby, ale z drugiej strony taka wielka radość, że ma się tą odpowiedzialność, bo rzeczywiście realizacja tego powołania, czy kapłańskiego, czy myślę też małżeńskiego, czy jakiegokolwiek innego, ona wiąże się z pełną odpowiedzialnością, z takim wzięciem ciężaru na siebie, ale to jest słodki ciężar. To jarzmo Chrystusa jest naprawdę słodkie, jak się przeżywa je razem z Nim, jest lekkie i daje pełnię radości. I to jest taka radość rzeczywiście nie zmysłowa, nie jakaś przyjemność, ale radość dla Ducha Świętego, że się jest na swoim miejscu, że odnalazło się to swoje miejsce i ma się dźwigać to jarzmo bycia dla Kościoła, bycia dla ludzi, kochania ich, spowiadania, odprawiania mszy świętych, rozmawiania z nimi. To jest to słodkie jarzmo, które wczoraj otrzymałem, które na mnie spoczęło przez Ducha Świętego, przez ten sakrament właśnie kapłaństwa. Na początku, moi drodzy, chciałem podziękować przede wszystkim mojemu księdzu proboszczowi, który wychowywał mnie od najmłodszych lat, przekazywał mi wiarę, wskazując na Jezusa. Wychowywałeś mnie, księże, na katechezie i w grupie ministranckiej. Opiekowałeś się mną, kiedy byłem w seminarium. Byłeś pierwszym kapłanem, który ukazał mi tę drogę życia. Zawdzięczam Tobie, księże, także przykład gorliwości w wypełnianiu kapłańskich obowiązków oraz przykład głębokiej modlitwy. Za wszelkie dobro, które otrzymałem od Ciebie, z całego serca zapłać. Teraz pragnę podziękować księdzu doktorowi Andrzejowi Sołtysowi za wygłoszoną w dniu dzisiejszym homilię. Dziękuję Ci, księże, także za czas, który poświęciłeś w seminarium na kształtowanie mnie, w szczególności na magisterium z filozofii. Myślę, że włożony przez Ciebie trud i praca w uformowanie mnie, mojego myślenia, a także postrzegania świata już przynosi i będzie przynosić w moim życiu kapłańskim obfite owoce. Bóg zapłać. Teraz pragnę podziękować moim rodzicom za dar życia,
za to, że od najmłodszych lat przekazywali mi wiarę, za to, że zawsze byli blisko mnie, na wyciągnięcie ręki, kiedy miałem jakiś problem, jakąś trudność, zawsze mogłem na nich liczyć. Za tą ich miłość, ich obecność w moim życiu, z całego serca im dziękuję. Bóg zapłać. Pragnę podziękować również mojej siostrze Darii. Przede wszystkim za czas wspólnego wzrastania i dojrzewania. Wspólnie spędzonych chwil w domu rodzinnym oraz Dominikowi, mężowi Darii, za okazywaną życzliwość. Bóg zapłać. Pragnę podziękować także moim księdzom rodakom, księdzu Wojciechowi Pietraszkowi oraz księdzu Przemysławowi Dudkowi za przyjaźń, wsparcie i duchową opiekę. Dziękuję również księdzu Józefowi Brzostowskiemu za optymizm, dobre słowo i wspólne wyjazdy. Wyrazy wdzięczności kieruję również do księdza Michała Batora, proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Rzeszowie, u którego odbywałem praktykę diakońską jesienną, będąc jeszcze w seminarium, oraz do księdza Lucjana Szumierza, proboszcza kościoła kolegiackiego w Kolbuszowej pod wezwaniem Wszystkich Świętych, u którego odbywałem praktykę diakońską wielkopostną, za przykład kapłańskiego życia, życzliwość, otwartość, cierpliwość, wszelkie zdobyte doświadczenie w posłudze kapłańskiej oraz wsparcie duchowe i materialne. Bóg zapłać. Dziękuję także siostrom zakonnym, siostrze Gregorii, Elżbiecie, Gabrieli i Ignacji, za waszą modlitwę, pamięć o mnie i obecność. Dziękuję również wszystkim moim wychowawcom i profesorom z seminarium, przede wszystkim księdzu rektorowi Pawłowi Pietrasiukowi za trud formowania mnie. Dziękuję gronu pedagogicznemu przedszkola i szkoły podstawowej w Palikówce. Podziękowania składam na ręce pani dyrektor Renaty i pana dyrektora Waldemara za kształtowanie mnie od najmłodszych lat i naukę elementarnych, lecz fundamentalnych rzeczy, bez których dalszy rozwój mojej osoby, a także formacja kapłańska byłaby niemożliwa. Bóg zapłać. Dziękuję rodzicom chrzestnym oraz rodzinie za waszą modlitwę, wsparcie duchowe i materialne oraz waszą obecność w moim życiu. Dziękuję także przyjaciołom, koleżankom i kolegom, z którymi razem wzrastałem, za wspólnie spędzone chwile. Dziękuję grupom parafialnym, ministrantom i lektorom za modlitwę przez cały okres trwania seminarium. Dziękuję wam z całego serca za tą waszą wytrwałość, za to, że modliliście się za mnie każdej niedzieli. Niech wam Bóg to wszystko wynagrodzi. Dziękuję również i tym wszystkim, którzy w tę modlitwę ministrantów i lektorów się włączali. Z całego serca Bóg zapłać. Dziękuję panu Kazimierzowi oraz scholi dziewczęcej na czele z panią Magdaleną za oprawę liturgiczną w dniu dzisiejszym i za śpiew. Dziękuję także Akcji Katolickiej, Caritasowi, Różom Różańcowym i Radzie Parafialnej za modlitwę oraz pomoc w przygotowaniu prymicji. Dziękuję pani Ewie, Jadwidze oraz pani Beacie za wystrój Kościoła. Na końcu dziękuję wam, drodzy parafianie, za waszą obecność, za wszelką waszą modlitwę, za to, że trwaliście przy mnie, myśleliście przy mnie, za każde wasze dobre słowo, wsparcie, które od was słyszałem, dobre rady. Dziękuję wam z całego serca. Także dziękuję za te wszystkie dary duchowe, które złożyliście dzisiaj dla mnie w procesji z darami. Na pewno one będą działały i będą przynosiły wielkie owoce w moim życiu. Ta modlitwa zawsze będzie mi potrzebna. Z całego serca Bóg zapłać. Szczęść Boże. Pan z wami i z duchem twoim. Z
nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Zachowaj lud swój, o Panie, i błogosław dziedzictwu swojemu. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, udziel nam pomocy z nieba i wysłuchaj łaskawie modły zabranego tu ludu, który w pokorze serca błaga o przebaczenie grzechów i o Twoje błogosławieństwo. Wyciągnij nad nim prawicę swojego miłosierdzia i obdarz wszystkich pełnią Twojego błogosławieństwa. Amen. Do błogosławieństwa podchodzą kapłani. Niech Pan pomnoży was łaskę Ducha Świętego, otrzymaną przez włożenie rąk, abyście byli godnymi sługami Chrystusa i wiernymi szafarzami Bożych tajemnic. Niech Bóg darzy was długim życiem i łaską wytrwania, abyście mogli dobrze ukończyć trud ziemskiego życia, wsparci pomocą Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Do błogosławieństwa podchodzą klerycy. Naszym braciom, którzy usłyszeli głos Pana i przygotowują się, by służyć Mu jako kapłani, niech Bóg udzieli światła i mocy, aby poznali wielkość swego powołania i coraz głębiej miłowali Chrystusa i Jego Kościół. Amen. Do błogosławieństwa podchodzą siostry zakonne. Naszym siostrom, które porzuciły wszystko dla Chrystusa i żyją w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie zakonnym, niech Bóg udzieli łaski doskonałego naśladowania Chrystusa, aby ukrzyżowane dla świata dawały świadectwo ofiarnej miłości. Amen. Do błogosławieństwa podchodzą rodzice prymicjanta. Przyjmijcie, drodzy rodzice, Boże błogosławieństwo, którym Pan mnie obdarzył. Niech was błogosławi Pan zastępów, abyście cieszyli się trwałym zdrowiem duszy i ciała. Niech spełni wszystkie wasze prośby i wspomoże wasze zamiary. Niech Bóg darzy was długim życiem, a gdy ustawać będą wasze siły, niech was nie opuszcza, ale pomnoży łaskę wytrwania aż do końca, abyście mogli stać się uczestnikami wiecznego dziedzictwa w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Do błogosławieństwa podchodzi siostra wraz z mężem. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, przez które niech stąpi na was łaska Boża, abyście umocnieni potęgą Ojca Wszechmogącego, pouczeni mądrością Syna Bożego i rozpaleni miłością Ducha Świętego, czynili postępy w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. Amen. Was wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja. Oh.
trzykroć więcej.